Witam, myszki z tej strony, Trajol, w kolejnym odcinku z Harcowym Jeszcze. Na motocykli Kezraś. Jako Niemcy. W ostatnim odcinku próbowaliśmy już zakończyć serię, ale okazało się, że nie, że jednak nie. No i to zawsze jest bolesne, kiedy dosłownie chcesz zakończyć serię, a tutaj okazuje się, że ostatni przeciwnik jest dosyć mocny. Więc na razie zastopujemy wszystkie nasze ofensywy, bo widzę, że chyba nie mają znaczenia. Nasz przeciwnik realistycznie po prostu się zabunkrował i trudno będzie go pokonać. Ale zacząłem produkcję już tutaj, zmianę wszystkiego i spróbujemy po prostu poprzez naszą potężną gospodarkę wszystko pozmieniać. Oczywiście tutaj mamy taki problem, że mamy już w sumie maksymalne tego i jest już poza skalą, nie możemy zobaczyć co jest, jak to wygląda wszystko. Jeżeli chodzi o badania, to też badania prawie kończymy. Tutaj zostały nam takie pojedyncze, gospodarcze jakieś badania, takie dosłownie pojedyncze. To co na razie planuję, to żeby wreszcie te dywizje przypłynęły. One, nie wiem gdzie one płyną. Płyną już? Tak, płyną. Chodzi o to, żeby tutaj stanęły i żebyśmy poradzili sobie z tym. To, co też jest zaskakujące, to jest to, że w sumie nasze lotnictwo takie trochę ciepłowate jest. I w ogóle go nie widać. Mamy tutaj jeszcze trochę tych. Więc powysyłamy sobie. Nie mają ten rozkaz. Bo jak pamiętacie, w ostatnim odcinku to nie mieli rozkazu i się niezbyt dobrze skończyło. Na szczęście nasza produkcja myśliwców jest na miarę dobrym poziomie. Tutaj sobie zrobiliśmy jakieś badanie, które nie miało sensu. Okej, teraz założę. I widzę, że tutaj mamy bonusy takie. Takie akurat pod nasze jednostki obecne, więc w sumie szkoda, że tego nie robimy. Też sobie przypomniałem, że my przecież mamy o tutaj ten i to też powinno nam pomóc. To jest takie sobie. Więc tak, po pierwsze przeglądamy sobie te doktrynki, ponieważ chcielibyśmy to zrobić, tylko że branch specjalizm. Nie możemy tego zrobić, ponieważ specjalności nam się skończyły. A raczej nie będziemy mieć więcej specjalności, chyba że tutaj gdzieś nam pozwoli, ale raczej nie będziemy mieć. Mamy gdzieś tutaj desanty, nie widzę nigdzie desantów. Tutaj mamy coś do flot, takiego. Dobra, więc tak, usuwamy niepotrzebne rzeczy. Mamy problem z manpowerem, bo jak wiecie, no sobie trochę zmniejszyliśmy. Widzę, że oni po prostu bardzo, ale to mają bardzo potężne, jeżeli chodzi o jakieś obrony, bo to sami widzieliście, wypchnęli nas. Oczywiście też trochę nasza wina, bo nasze dywizje też nie były jakieś mega dobre. Dobra, ale tutaj jesteśmy, więc usuwamy ten rozkaz i wysyłamy nas wszystkich na ten rozkaz. I w skrócie po prostu będziemy próbowali zająć jak najwięcej terytoriów. Mamy to 1,5 miliona. Ono no raczej się będzie powoli schodziło od nas. Oczywiście my straciliśmy najwięcej ze wszystkich, bo na oślep atakowaliśmy. Tutaj tak naprawdę teraz polega na tym, żebyśmy się bronili. I raczej się obronimy, tutaj nie ma jakiegoś większego problemu z tym. Ale tutaj patrzę sobie, jak to wszystko wygląda. Mówię, oni na oślep nas atakują teraz. Że teraz to w ogóle takie na ślepo wszystko jest. Tutaj widzę, że Dover
Kurde. Ale się nie wycofujcie tam. Oni się wycofują w złym kierunku. Szybko. Wracajcie. Macie się wycofywać w drugim kierunku. Okej. O no, tak mega. Mega nas tutaj podatakowali. Teraz to, co chcę zrobić, to po prostu lecieć na inny port, ponieważ jak sami widzicie, to jest... Nie jest aż takie trudne, żeby zdobyć kolejny port. Widzę, że tutaj to sobie nic nie zrobimy. W takim razie wyślemy tutaj jednostki. Zobaczymy, czy tutaj się nam uda. Dobra, przyjmujcie tutaj te terytoria. Może się tam uda nam więcej tego podbić, to byśmy mogli wtedy nieco poszerzyć. Okej, okay, mają maksymalny atak. Dobra, w takim razie my robimy kolejne. Mówię, tutaj trzeba po prostu kupować taktykę descent, descent, descent. I ta taktyka po prostu oddaje. Czy powinniśmy wysyłać nasze dywizje? Nie widzę, żeby było powód na wysyłanie ich. Oczywiście już się nam skończyły do budowy rzeczy. To znaczy, że mamy dużo bomb atomowych. A jak to wygląda z tym? Ja mówię, czasami się po prostu wydaje mi się, że one się wyłączają. Te rozkazy im. Bo tak, te nasze myśliwce to naprawdę one. No po prostu są potężne, ale w sensie po prostu wyłącza to. Dobra, wiecie co? Część dywizji sobie weźmiemy z tego naszej obrony Imperium. I po prostu będziemy sobie odsyłać do tych armii, które zostały nieco poszkodowane wojną. Możemy też naszych spadochroniarzy wziąć? Zobaczymy. Na pewno by się przydało wyprodukować więcej tych dywizji. Możemy tylko 5 dywizji dodatkowych. Szczerze to w takim razie usuniemy te wszystkie dywizje. I ile możemy? 13 dywizji. Okej. Okay. Sobie od razu zrobimy takie wielką armię desantową. Nasze dywizje powoli się rozchodzą, realnie bym chciał, żeby one w pewnym czasie się zatrzymały. Widzę, że chyba to już czas, żeby się zatrzymały. Więc się zatrzymajcie i po prostu teraz musimy trochę poobronić te terytoria, które zdobyliśmy. Okej, robimy kolejne. No i byśmy poczekali sobie na naszych sojuszników, którzy utknęli. O, masz los. Skąd się te dywizje tam wzięły? Realnie ja przecież wszystkie wycofałem. Okej. Nasi sojusznicy to tak w sumie utknęli w tamtym portach. A ci w ogóle nie mają rozkazu do tego. What the heck? Przecież nie kupujemy Luksemburgu. Luksemburg to jest część naszego imperium. Czasami się zastanawiam, po co są te eventy. Coś jeszcze nam zostało? Nie, to wszystko. Wow. Zbadaliśmy tyle, ile mogliśmy. Tyle byś się spodziewał, że tyle będzie rzeczy. Dobra, pytanie jest takie, czy oni się będą chcieli wycofać, czy nie.
Bardzo mądre pytanie. Bo tak, my już nie możemy więcej fabryk wybudować, jakby co. Więc to, co ile mieliśmy, tyle mogliśmy wybudować. Tutaj powoli się nam wszystko tworzy. Czołgi najbardziej chciałbym, żeby one się wytworzyły jednak. Ponieważ to jest nasza główna siła. Jak to wygląda z tym? No, jako taką. Nie powiem. Ameryka na samym końcu gry to jest po prostu taki mega wielki. Mega wielki. Taka wielka forteca. Co po prostu. Już trudno się w nią wbić jakoś. Mają nie to, że dużo dywizji, mają na takie obrony na tych dywizjach, że trudno co by tam porobić na nich. Czyli mamy ten. No nawet. Nawet dobre nie powiem. Tylko byśmy. Pytanie jest, czy my nie chcemy jednak zmienić tego ten rozkaz. Się zdesantować jednak tutaj. Wtedy byśmy mieli taki fajniejszy podjazd. Dobra. Desantujemy się tam. O, masz los. Akurat gdy się zaczynamy zdesantować, to tutaj się nam przybili. Ja chcę po prostu mieć takie, wiecie, miejsce, gdzie wejdą nasi sojusznicy. Oni będą tam stać, a my tylko będziemy przyjmować nowe terytoria, a oni będą nam zasłaniać nasze tyły. No, kolejne wybory. Ta sama partia wygrała. To fajnie. Okej, więc tak. Tutaj wy. I wy powoli będziecie tutaj przyjmować. Musimy po prostu odciąć Florydę. Dobra, powoli odcinamy. Jedźcie jeszcze do Miami. Dobra, jeżeli ten jeszcze przyjmiemy prowincję, to powinno być. Okej, oczywiście będą mieć więcej punktów do ataku, ale to będzie przynajmniej jakaś prowincja za rzeką. Okej. Jedźcie dalej. I co tutaj możemy porobić? Dun, dun, dun. O, to możemy zrobić. Dobra, widzę, że mają problem z Miami, żeby zdobyć. Więc poczekamy chwilę i zaatakujemy Miami. Okej, co tu jest? Florida Coast? Nie wiem, co dokładnie. Ale widzę, że sporo dywizji się w Miami rozstawiło. Może to będzie trochę nam wspomoże. Realnie to by się przydało zwiększyć ten pobór i stworzyć jeszcze kilkadziesiąt dywizji, ale nie wiem, czy się nam opłaca. Na razie niech te dywizje się wyćwiczą, to wtedy wykorzystamy ją jako taką wielką armię do desantów. Okej, nasi sojusznicy jak się desantują, co oznacza, że jest już w miarę okej, żeby do atakowania. Ale teraz tylko jest pytanie, czy nasi sojusznicy się będą chcieli wejść tutaj na Florydę i nam pobronić. Bo jak na razie oni ciągle się tutaj zmieniają. A my. A my w sumie byśmy mogli spróbować tutaj przejść, bo lepiej być za rzeką. Tutaj nie są jakieś mocne dywizje, zauważyłem. Ale chyba będą mocne, ponieważ. Co nas atakuje? Takiego mocnego.
te czołgowe już to są, te, te zmotoryzowane ich. Co oni mają zmotoryzowanych? 9. 9 zmotoryzowanych. Wow. I to tyle wystarcza, żeby nas odepchnąć. Okej. Okay. Pociągnijmy jeszcze trochę produkcji. Z badań już nic więcej nie zrobimy. Nasi sojusznicy to w sumie nie wiem, co oni próbują zrobić. Oni po prostu przechodzą i nie pilnują naszych zagarniętych terenów. Okej, okay, co tutaj się dzieje? Tutaj nieco popychamy ich do przodu. Możemy po prostu zmienić prawo. Produkcję. No nie jest tam potrzebna aż tak bardzo. Okej, okay, jak tutaj wygląda? Myślicie te czołgi. Po prostu przejedźcie po nich i tyle. Trochę to zrobiło jak symulator chińskiego rządu. Coś tutaj jeszcze mamy takiego, żebyśmy fajną pozycję zrobili? Że za rzeką czy coś takiego? Nie, aktualnie jest dobra pozycja. Tutaj by się, ja mówię, tutaj by się przydało mieć jakąś armię. W takim razie, jeżeli potrzebujemy armii, to stworzymy armię. W skrócie, jak to wygląda. Realnie też moglibyśmy z południa nieco wziąć, tylko się boję, że wtedy to w ogóle stracimy. Na południu to prawie nic nie zdobywamy, więc możemy przestać. Na północy jest taki mały push, ale możemy go włączyć. Dobra, niech tutaj wejdą. Potrzebujemy trochę wsparcia do tych dywizji. No i nadal mamy braki w produkcji niektórych rzeczy. Takich w sumie wartościowe dla naszego wojska. Ciekawe, czy na rynku międzynarodowym ktoś to ma. Oj. What the heck, co to się z... Wow. Vehicles. Dobra. Chodzi mi o... Mechanized. Okej. Serio? Au. Brakuje mi tego, żeby w ogóle tutaj nie było. Bo ja potrzebuję Mechanized, a... że tak powiem, tutaj tego nie masz tak dużo. Czekaj, select all. Jezu. Ej, nie przejechałem wszystkiego. Wykłamujcie mnie. Aj. Nie powiem. Nie powiem, to będzie udręka jak kupować. Przydałoby się coś ala więcej tego, żeby tylko wybierać dany sprzęt, bo Vehicles to oni wszyscy sprzedają, jak sami widzicie. Sprzedają to w taki sposób. Okej. Wow, ale się ścina. Się nie dziwię. Okej. To zrobiliśmy, co oznacza, że możemy zrobić to. Czyli kolejny reaktor zbudować. Ale mamy to. Czyli bonus do produkcji. Okej, jak to wygląda tutaj? Jako tako. Tutaj chciałbym wreszcie wysłać tą swoją jedną armię. Mamy tych niby. W sumie... Wy nigdy nie byliście w prawdziwej walce. Więc to jest wasz czas, żeby
żeby coś zrobić, żeby pokazać, że jaką macie wartość. Macie niską wartość, ale pokażcie, jaką macie wartość. A my tutaj ładnie trochę weszliśmy, ale później wyszliśmy. Czy oni będą szybsi od nas? No tak, ale są słabsi od nas. Okej. Tutaj w ogóle się nie posunęliśmy. To jest takie po prostu, że udało nam się przeciąć, po czym okrążyliśmy, po czym nic więcej. Jak to wygląda z naszą operacją? To już jest ostatnie i wtedy byśmy mieli. Pytanie jest takie. Widzę, że tutaj jest jakiś. Mamy ataki na siebie? Nie wiem nawet dlaczego. Ok, jak to wygląda z tym? Mówię, tutaj to się nigdy nie zmniejszy. Tutaj im po prostu nie mają wystarczająco tej siły. Może tutaj. Nie, w Wielkiej Brytanii też nie jest jakoś mega dobrze. Okej, w takim razie czekamy. Nasi sojusznicy, oni po prostu łażą. Oni nic nie robią, oni po prostu łażą. Oni przyjeżdżają? Po czym nic? I tak ciągle. Tak naprawdę nie mogę też zbytnio tutaj zabrać z frontu dywizji, bo przecież oni mogą po prostu odjechać. Więc tacy sojusznicy w sumie do niczego. Tutaj w sumie byśmy mogli spróbować zabrać tą armię, bo ona po prostu nic tutaj nie robi. Już. Dobra, więc tak. Zrobimy desant tutaj na Houston. Ale dopiero gdy się te nasze dywizje przybędą. Okej. Zrobiliśmy już tamto, co oznacza, że jesteśmy w miarę dobrej pozycji. Tutaj jakoś nie potrzeba nam tego. I teraz co? No, zapomnieliśmy, że Amerykanie jeszcze mogą tutaj robić, tylko że to jest region, którego nie możemy przejąć. O, wycofaliśmy się i atakują nasi, plus jeszcze się co atakowani. Więc ciekawe się dzieje. My tylko musimy stąd wyjechać. 64 dni, a to jest 859. No, nie powiem. Byłoby fajnie, gdyby ktoś sprzedał dużej ilości mechanized. Czekajcie, czy my możemy sobie dać na przykład to, posortować sobie jakoś. Możemy przez kraje wziąć. Powiem szczerze, chyba to byłoby szybsze przez kraje przejrzeć. W głównej mierze chodzi o to, żeby wziąć tyle, ile możemy z naszych sojuszników. Ale tego nie będę robić na nagrywkę, bo to będzie nudne. I dosłownie jak to odpalam, to się ścina gra. Więc nie powiem trochę słabo. Okej, te dywizje już tutaj są. W takim razie będzie to dłuższy odcinek, po prostu ogarniemy to w ten sposób, że zrobimy ten desant i tyle. Te dywizje dosłownie wysłałem tutaj kawalerię, więc nie wiem. Dosłownie Anglia nam wysła, teraz zobaczyłem, że nasze papety wysyłają ciągle nam
gdy one dosłownie powinny się zająć tym, żeby zdjąć. Wiecie co, żeby... zrobimy to, raczej zdążymy zrobić kolejny cel, po prostu użyjemy komendy i się tam przedostaniemy, żeby zobaczyć, jak to będzie na samym końcu. Bo nie wydaje mi się, żeby w ogóle się nam udało zrobić ten, wiecie, minus, żeby było na 0% resistance. To jest po prostu niemożliwe. Tutaj mam 23, a tutaj gdzieś mam 44, mamy 3 tego. Tutaj, o nie, kot nas złamali. Realnie to już wszystko stanęło na froncie. Mamy Seattle. Jak zwykle mamy jakieś samoloty, które nic nie robią. To jest najlepsze, że... Najlepsze, najgorsze, że daliśmy te samoloty, one i tak nic nie robią. One się same wyłączają po pewnym czasie. Okej. Naprawdę musimy poczekać na cel narodowy, jak się nam zrobi, żebyśmy cokolwiek mogli zrobić. Ale w międzyczasie możemy sobie powiększyć produkcję naszych statków. I joj, wreszcie możemy zaprosić Etiopię. Joj, Etiopia dołączyła do nas po tylu latach. Nasze marzenie się spełniło. Ukraina dodała Etiopię do wojny. Takie komiczne. Okej, w takim razie... Boom. 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 To też możemy zrobić boom. Chociaż raczej wam się nie uda. I spróbujemy coś popchnąć, bo jeżeli mamy ten złamany szyfr, powinniśmy mieć jakieś pusty. Okej, i teraz, jak już to mamy, to sprawdźmy, czyli tak, focus, no, no checks, okej. I może jeszcze auto, bo nie chce mi się tego już robić, czekać na to, auto. Okej, więc tak, możemy my, a nie, tutaj Charles III. Tak. Niech Charles III wejdzie na tron. Nawet nie wiem, co to jest za gościu. Za chwilę zobaczymy. Czekaj, czy Charles III to nie będziemy my, przypadkiem? To jest, to nie jest jakieś dobre. Construction speed tam nie jest nam potrzebne. Te breakthrough sobie zostawię. Tak, kto jest na tronie? A ten gość ma taką brzydką flagę. Okej, okay. Council of Sir George, a we Francji jakiś ten komprot jest. Tutaj mamy oczywiście tego gościa. No i możemy was zaprosić do Middle Europy. Okej. Okay. Poza tym, że już jesteście u nas, to było dziwne pytanie. O, mają jeszcze jakieś rzeczy? A, w sumie mają, tak. To. Okej. W takim razie... Patrzymy, jak leci nasz desant. Nasz desant to jest jeden z tych ważniejszych rzeczy, które chcieliśmy robić. Tutaj wreszcie na północy nieco się bardziej posuwamy do przodu. Ale ten front kompletnie się nam rozjechał. Oni to w ogóle nie mają żadnego rozkazu teraz. Mamy pełny zielony. Wreszcie. Ci to w ogóle nie atakują. Dawajcie na maksa. No właśnie. Raczej macie samoloty. Raczej. Ja już wiem z doświadczenia, że wy potraficie ich nie mieć. Okej. Tutaj tak... Jak
jako tako. Udało nam się przekroczyć tutaj rzekę. Tutaj, jak to wygląda z tym? No, desantujemy się. Dobra. Szybko przejmijmy wszystko. Wysyłamy tą armię tutaj. I na tym zakończymy ten odcinek. Jeżeli wam się spodobał, pamiętajcie, zostawić kciuka w górę, miły komentarz, subskrypcję, wyzwanie Travel w Hardzone 4 na Motokicji Case Rush. Jako Niemcy. No to cześć.